witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj rozmawiamy na bardzo wdzięczny temat, a mianowicie nakręciłem już ponad 1000 odcinków na YouTube'a, szereg kursów online, zrobiłem live'ów około 300 i do tego potrzebny jest aparat. I teraz pytanie, jaki aparat wybrać, który byłby dość dobrej jakości, nagrywał w 4K, do tego byłby budżetowy, żeby nie rozwalić budżetu, bo wiadomo, że oprócz samego sprzętu do nagrywania na YouTube'a potrzebujemy jeszcze coś takiego. Nie? Także dzisiaj na ten temat porozmawiam i postaram się, żeby to było wyzwanie takie, żeby jak najkrócej zajęło to i powiedzieć Wam o tych sprawach, które są na plus i na minus w stosunku do tych dwóch aparatów. Lumix G80 i Sony ZV-E10. Słuchajcie, mój pierwszy aparat, jeżeli chodzi o 4K, to właśnie Lumix G80. Kupiłem go mniej więcej 2-3 lata temu za kwotę z obiektywem kitowym, za kwotę około 2800, czyli to była bardzo dobra opcja. To, co u mnie wygrało, jeżeli chodzi o ten aparat, o Lumix G80, to przede wszystkim był odchylany ekran, stabilizacja wbudowana, właśnie 4K, plus bardzo dobry dostęp, jeżeli chodzi o menu, viewfinder do wykonywania zdjęć, dużo obiektywów dostępnych na platformie Micro 4/3, bo tutaj mamy tę matrycę, i jakość użytkowania. Także Lumix ma bardzo dobrą aplikację, jeżeli chodzi o Wi-Fi. Można faktycznie bardzo fajnie zdalnie sterować i to wygląda ok. Jeżeli chodzi o obiektywy, jakie mam do niego, to jest 12-60, to jest ten ciemniejszy obiektyw, czyli światło od 3,5. A bardzo fajnie ostrzy, jest dość szeroki, 12 razy 2 to jest 24 mm. Troszeczkę można by szerzej, ale jest co jest. Można zawsze się trochę odsunąć. I Lumix poza jedną cechą ma naprawdę same zalety. Bardzo lubię ten aparat, dobrze się łączy podczas live streamów, bo ma wyjście mini HDMI czy mikro HDMI. Można bezpośrednio wejść z dźwiękiem pod komputer, zarówno obraz, jak i dźwięk, nie trzeba synchronizować. Jest świetny pod tym względem, robi bardzo dobre zdjęcia, łatwe menu, dotykowy ekran, odchylany też w 100%, to jest jego wielka zaleta. Jest on naprawdę budżetowy, tani i ma niemal wszystko to, co by się chciało. Wadą Lumixa dosyć sporą jest niestety fakt, że nie ostrzy tak, jak bym chciał. Jeżeli chciałbym pokazać coś podczas live streamu, na przykład widzom moim i robimy tak, no to już Lumix ma duże kłopoty, prawda? Jeżeli chodzi o Sony, dla niego nie ma żadnych kłopotów, bo to faktycznie działa rewelacyjnie. Natomiast jeżeli chodzi o Lumixa, no to się zaczynają dosyć poważne schody. I tak patrząc na 200 live'ów, które zrobiłem, plus te 1000 odcinków na YouTubie, podejrzewam, że 40% materiału miałem po prostu nieostrego. To było dramatyczne i wielokrotnie byłem mocno sfrustrowany, jeżeli chodzi o to, dlaczego nie łapię tak ostrości i dlaczego muszę nagrywać jeszcze raz materiał i ustawiałem najczęściej manualnie. Lumix jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o filmujemy drugą osobę czy kolejną osobę, czyli my jesteśmy za obiektywem i ustawiamy głównie manualny fokus. I tutaj fajnie to wygląda, dlatego że mamy focus peaking, czyli mamy zarys tych przedmiotów czy obiektów w kadrze, które są ostre. Całość jest bardzo fajna, budżetowy, świetny aparat, polecam go. Dobrze trzyma akumulator, ja dokupiłem sobie drugi. Ja dokupiłem sobie też zasilacz na Amazonie, który pozwala mi na transmisję non-stop. Wadą jest to, że nie nagramy dłuższego materiału niż pół godziny. Jeżeli chodzi o Sony, zaraz powiem o jego wadach i zaletach, ale Lumix ma niewiele tych wad. Oprócz ostrzenia, to mogę powiedzieć, że faktycznie to, że jest ograniczenie nagrywania do 29, czyli do 30 minut i to jest wszystko, co można tutaj powiedzieć. Jeżeli chodzi o matrycę, ona jest ok. Micro 4/3 daje fajny taki obrazek, bardzo plastyczny, ładny obrazek, pięknie oddziela od tła. Ja tutaj też często używam tego jasnego obiektywu 1.7, 20 mm, czyli to jest ekwiwalent 40 mm. On jest bardzo ładny, ten obiektyw daje przepiękny obrazek
i właściwie można go polecić. Oprócz tego, że jeżeli nagrywamy sami, trzeba mieć drugą osobę albo aplikację i jeżeli chcesz robić pokazy produktów, to już trzeba zdecydować się jednak na Sony. Teraz parę słów na temat Sony'ego. Ja długo czekałem, myślałem o zakupie Sony 6400 i długo czekałem na tego typu aparat, czyli matryca APS większa niż w Lumixie. Jeżeli chodzi o inne sprawy, to w Sony nie mieliśmy odchylanych ekranów, chyba że to był A7S III. I to jest pierwszy egzemplarz, o którym pomyślałem na serio, że mógłbym go kupić. Długo chodziłem wokół 6400, ale nie zdecydowałem się. Między innymi z drugiego powodu, a mianowicie Sony ma już stabilizację w postprodukcji, czyli możemy używać aplikacji Catalyst Bronze. Fantastyczna sprawa. Poza tym bardzo dobrze widać w Sony to, że się nagrywa obraz, bo mamy kolorową obwódkę wokół ekranu. Mamy też światełko pod logo Sony, pod napisem Sony. I to jest genialne w nim. Plus do tego fakt, że ma USB-C, to jest dla mnie bardzo pomocne, bo podłączam sobie do kompa USB-C i mogę transmitować od razu live stream, czyli zrobić transmisję na żywo i to faktycznie bardzo dobrze gra. Największą zaletą natomiast, słuchajcie, jest to, już Wam pokażę, co jest Sony'ego. A no właśnie, największą zaletą Sony'ego jest właśnie to. I tutaj jest mistrzem świata pod tym względem, jeżeli chodzi o autofokus. Mamy tutaj też autofokus na oko, także pod tym względem jest naprawdę rewelacja i można tylko i wyłącznie polecić ten aparat, jeżeli mówimy o tworzeniu kontentu. I co jest charakterystyczne, też przewrotnie chciałem zaznaczyć, dużo osób kreuje ten aparat, szczególnie firma Sony, jako aparat do vlogów. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o kręcenie codziennych vlogów z ręki, to trochę mu brakuje, a mianowicie brakuje mu szerszego pola widzenia przy kitowym obiektywie, bo ekwiwalent 24 mm to jest trochę za mało, jest ciasno. I druga sprawa, że żeby ustabilizować w postprodukcji mamy crop, czyli kadrowanie i zwykle to jest około 10-15% trzeba ten obraz skadrować, żeby on był stabilny. To niestety jest to drugie ograniczenie, więc obiektyw, który można by wziąć pod uwagę, to jest ten zoom zaczynający się od 10 mm f4, ale dla mnie ten obiektyw był zbyt ciemny, więc zdecydowałem się docelowo na 35 mm Sony'ego mam tutaj 1.8 i drugi obiektyw, jaki dokupiłem do Sony'ego, to jest 16 mm Sigmy, bardzo dobry obiektyw. Natomiast on jest cięższy też, nie ma stabilizacji wbudowanej, no i trochę waży i też ma dystorsję z bliska, prawda, jeżeli nagrywam dosłownie przy aparacie, audycję, stojąc bezpośrednio przy aparacie, to jest dość spora dystorsja, spore zniekształcenie, natomiast tutaj to wygląda naprawdę ok. Macie okazję teraz popatrzeć na te dwa obrazki, widzicie mniej więcej jak to wygląda, ja zrobię parę próbek i mogę powiedzieć, czy jeden, czy drugi ma swoje wady i zalety i to jest kwestia tylko tego, co jest najbardziej nam potrzebne. Jeżeli chodzi o
a nagrywanie na statywie, takie tworzenie kontentu, na przykład live stream, albo takie jak ja w tej chwili gadającą głowę ze statywu, to zdecydowanie Sony. Natomiast Lumix sprawdza się wtedy, kiedy ty filmujesz i na przykład w ruchu jesteś. Wtedy ta stabilizacja wbudowana matrycy działa rewelacyjnie. W tej chwili nagrywam z przysłoną 2,5, jeżeli chodzi o inne parametry, 1,250 sekundy, ISO 200, to mniej więcej jest to nagranie 4K w 25 klatkach na sekundę. Pozostałe zalety Sony, jeżeli sobie popatrzymy na ten aparat, pomimo że jest mały, bardzo kompaktowy, to naprawdę daje rewelacyjną jakość. Ma profile kolorystyczne, naprawdę dobrze rozwiązane profile kolorystyczne. I to, co ciekawe jeszcze, on ma do monitorowania audio gniazdo na słuchawki, czego w Lumixie nie znajdziemy. Oprócz USB-C, co jest nowsze, ma też właśnie wejście słuchawkowe. Ciekawa różnica pomiędzy tymi aparatami jest też taka, że z Lumixem dostajemy ładowarkę i możemy sobie ładować na przykład drugi akumulatorek równolegle, kiedy nagrywamy, tak jak teraz ja nagrywam tutaj. Natomiast jeżeli chodzi o Sonego, nie dostajemy praktycznie ładowarki w komplecie, ale możemy podpiąć poprzez USB-C i dzięki temu mamy stałe zasilanie. Można i streamować długo, i można też nagrywać bardzo długo, praktycznie bez ograniczeń, oprócz karty pamięci, która stanowi tutaj nasze jedyne ograniczenie w takim momencie. To jest fantastyczne. Pozostałe zalety, jeżeli chodzi o Sonego, to na pewno Catalyst Bronze, o czym mówiłem, Product Showcase, czyli faktycznie możemy zbliżyć i to nam bardzo dobrze działa, bo ostrze świetnie na sam detal, na sam produkt i to jest rewelacyjne. W tej chwili mam autofokus w jednym i w drugim i to wygląda naprawdę genialnie. Sony ma też fantastyczne akcesoria, jeżeli chodzi o cold shoe, mianowicie możemy podłączyć sobie na przykład bardzo wysokiej jakości mikrofon, bez kabla, nie zasłania nam nic tego ekranu, to wygląda bardzo profesjonalnie. I ostatnia zaleta Sonego to fakt, że możemy bezpośrednio nagrywać ujęcia pionowe, czyli na przykład na TikTok czy Instagram, bez żadnej postprodukcji od razu nam wychodzi ujęcie w pionie. Tutaj też przy ZV mamy bardzo uproszczone klawisze, sam interfejs jest bardzo uproszczony tego aparatu. Mamy szybkie przełączenie, na przykład jeżeli chodzi o slow motion, jeżeli chodzi o tryb fotograficzny czy zdjęciowy. Nie mamy tutaj tego pokrętła trybu, także ten aparat jest faktycznie bardzo tak uproszczony, ale jednocześnie jest bardzo skuteczny. Jeżeli nauczysz się go obsługiwać, to momentalnie. Dla mnie to jest 5 sekund i ja nagrywam. Teraz jeżeli chodzi o wady Sonego, podstawową wadą jest brak stabilizacji wbudowanej, czyli matryca w ogóle nie jest stabilizowana. Część obiektywów Sony ma stabilizację i to wygląda całkiem fajnie, więc wiele osób, które przemieszczają się, może być sfrustrowanych faktem, że ujęcia wychodzą bardzo rwane i nie wychodzą ujęcia tak ładnie jak na przykład przy GH5 czy podobnych aparatach Panasonica. To jest jego pięta Achillesowa. Dlatego wprowadzono Catalyst Bronze i można faktycznie używać stabilizowanych obiektywów, a do tego jeszcze stabilizować w postprodukcji w programie. Dosyć szybko i sprawnie się stabilizuje. Nie jest to wcale takie upierdliwe jak na przykład w GoPro, w Real Steady, gdzie trzeba czekać bardzo długo na przestabilizowanie jednego klipu. Taką wadą, o której warto wspomnieć, jeżeli chodzi o Sonego, to jest na pewno ładowanie karty pamięci od dołu. Jest to bardzo upierdliwe, dlatego że często jak ładuję kartę od dołu, to faktycznie nie mam żadnej kontroli nad nią i przestawiam sobie, blokowana jest karta, nie można nagrywać i to tak 2-3 razy trzeba zrobić, więc jest to trochę frustrujące. Lumix to ma dużo lepiej rozegrane, bo ma faktycznie z boku wejście karty pamięci. No i słuchajcie, ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o Sonego, to co jest też ciekawe, to co jest takie dziwne w nim, to rolling shutter, ta matryca, która tutaj jest APS-C, ma niesamowity rolling shutter i jest wiele takich sytuacji, kiedy na przykład nagrywam drony i dron wznosi się, to śmigła po prostu jest, każde śmigło ma 8 czy 10 swoich odłamów, każda łopatka krąży dookoła i to wygląda przekomicznie, jak się nagrywa drona w powietrzu. Pod tym względem Lumix jest trochę lepszy, ale Sony po prostu tragicznie to robi i wielokrotnie, jeżeli coś robimy z szybkiego ruchu, takiego jak ten, na przykład otwarcie nawet drzwi, okazuje się, że te drzwi nam się krzywią tak właśnie, tak jest czytywany obraz z matrycy i tak to wygląda. Także pod tym względem słabo.
takie praktyczne. Ja tak poza tym to wygląda ok. Jestem zadowolony. To jest mój pierwszy Sony. Trzeba się do niego trochę przyzwyczajać, bo ten aparat jest w ogóle inny niż wszystkie. Inny niż Canony czy Lumixy, bo on tutaj ma to menu tak zrobione, że za każdym razem jak próbuję coś przestawić, to muszę się naprawdę zastanawiać. Ale już mniej więcej ogarniam. Jeszcze trochę. Jeszcze z miesiąc może korzystania takiego codziennego i zacznę go ogarniać, bo on tu ma menu takie jak no, taki labirynt, porządny labirynt. Można też ustawić swoje menu. Oczywiście wadą Sonego jest też fakt, że nie ma viewfindera, czyli ten aparat nie jest dedykowany do wykonywania zdjęć, nie jest też doszczelniony. W porównaniu do na przykład A6400 on jest troszeczkę słabiej wykonany, jeżeli chodzi o materiał, ale mimo wszystko jest to dobra wartość za pieniądze, bo on kosztuje w tej chwili około 3,5 tysiąca jako body. Można dokupić używane obiektywy, całkiem dobre obiektywy, czy Sony, czy Sigmy na przykład, czy innych producentów i dzięki temu naprawdę osiągnąć genialne rezultaty. Nie mamy też lampy błyskowej tutaj, ale właściwie ona jest tak rzadko używana i ten aparat tak naprawdę on służy do wykonywania ujęć wideo, do filmowania, więc ja nie widzę tutaj potrzeby. Więc stabilizacja na pewno słaba, na pewno ładowanie karty, menu też można wspomnieć. Menu Sonego jest, przypomina labirynt, ja nie mogłem się przestawić i brak dotykowego ekranu. To jest dramat w drużynie Łazarka, to są te rzeczy, do których trzeba się przyzwyczaić, bo nawet jeżeli chcesz obejrzeć klip, pojawia ci się klip na ekranie z ikoną play, wciskasz to play, to nie działa, więc pod tym względem jest tak sobie. Natomiast Lumix w pełni funkcjonalny, ma ekran dotykowy, mamy 2021 i Sony powinno zmienić przy tej linii APS-C na pewno matrycę i na pewno powinno zmienić ekran na taki, który już jest dotykowy i to menu, żeby też było bardziej intuicyjne, bo menu jest dramatyczne. Fakt, że można spersonalizować sobie menu, ale mimo wszystko Sony jeszcze pozostawiło nam trochę do życzenia. Słuchajcie, to jest wszystko, co chciałem powiedzieć na temat tych dwóch aparatów. Jeden i drugi spisują się świetnie. Ja długo badałem rynek, zastanawiałem się, jakie rozwiązania wybrać. Gdyby nie to, że stabilizacja w Sony jest fatalna, a tutaj autofokus w Panasonicu, to te dwa aparaty zasługiwałyby oczywiście na miano tych najlepszych amatorskich. Po co jeszcze można sięgnąć? Może Fuji byłby ciekawą propozycją. Może Canon z serii M. Dlaczego nie? Słuchajcie, podsumowując, mogę powiedzieć tak, zarówno jeden aparat, jak i drugi mają swoje wady i zalety. Gdyby połączyć te najlepsze cechy obu aparatów, byłoby rewelacyjnie, ale niestety nie wiem, dlaczego tak się nie da, że jeszcze żadna firma nie zrobiła tańszego, budżetowego, bezlusterkowca, który miałby fajnie stabilizowaną matrycę, bardzo dobry autofokus i kilka takich podstawowych cech, które są nam potrzebne. Ale jesteśmy już w pół drogi. Sony zrobiło świetny aparat do filmowania ze statywu. Czekamy na wersję stabilizowaną i to byłby strzał w dziesiątkę moim zdaniem. Gdyby to poprawili, plus ekran dotykowy, plus do tego może lepsze dojście do karty pamięci, może troszeczkę lepszy grip, ale nie ma co narzekać i tak jest dobrze, to faktycznie Sony ZV-E10 byłby prawdopodobnie jednym z najciekawszych budżetowych bezlusterkowców na rynku. Jeżeli podoba Wam się ta seria dotycząca bezlusterkowców, jak najbardziej i bardzo chętnie opowiem też o swoim sprzęcie, jeżeli chodzi o obiektywy, jeżeli chodzi o postprodukcję i inne tematy, jak najbardziej możemy na ten temat też porozmawiać w takim cyklu, może piątkowym, czy w jakimś innym dniu, dlaczego nie. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć! Kręcimy z ręki, już prawie nie ma baterii. ISO 200, F2, 1500. To samo Lumix, też ISO 200. Teraz będziemy filmować Leona z ręki. Vlog nagrywany Lumixem. Zobaczcie, że stabilizacja jest piękna. Mikrofon wbudowany, ale przepięknie. Praktycznie jest stabilizowany obraz. Oprócz tego, że nie ma autofokusu, to jest naprawdę super, nie?
Nagrywamy Leona z ręki. Chodź. Chodź. Chodź Leon. Chodź. No chodź. Dobry pies. Okej. Okay.